Czym jest religia? Odpowiadając na to pytanie, przyjrzymy się bardzo ciekawej, nietrywialnej koncepcji, jaką przedstawił Yuval Harari. Yuval Harari, który odrobinkę jest lekceważony przez akademików, z tego względu, że przypięto mu łatkę myśliciela popularnego, czy też popularyzatora nauki, niezbyt słusznie moim zdaniem, ale to już inna sprawa. Żeby dojść do koncepcji Harariego, trzeba dokonać małej retrospektywy. W odpowiedzi na pytanie, czym jest religia, najmniej interesujące będą odpowiedzi myślicieli zaangażowanych religijnie. Wiadomo, no, dla nich będzie źródłem moralności, źródłem sensu, umocowaną prawdziwie metafizyczną opowieścią o jakimś Bogu, Stworzycielu, Absolucie. Ale my się tym nie będziemy interesować. Klasyczna filozofia, w szczególności klasyczna filozofia niemiecka, przeszła dość szybko do koncepcji antropogenicznych, nazwijmy to, religii. Zaczęło się chyba od Feuerbacha. Feuerbach, będąc następcą Hegla, ale porzucając jego idealizm obiektywny, stworzył swoistą koncepcję alienacyjną. W niej człowiek jest twórcą religii, jest twórcą Boga, przy czym temu Bogu przypisuje swoje najlepsze cechy. Można powiedzieć, Bóg w koncepcji Feuerbacha staje się człowiekiem, ale takim, jakim ludzkość chciałaby. Nie wiem, większość może chciałaby, aby człowiek był wyidealizowanym. Stąd nazwa koncepcji alienacji. W jakiejś mierze, a więc ludzkość tworzy Boga jako pewien wizerunek, pewno eidolon, w którym skupią się wszystkie najlepsze, wszystkie pozytywne cechy. Taką ideę najlepszego, najwyższego bytu, najwyższej prawdy i piękna bierze tę ideę z ludzkiego świata, skupiając je w jednym wyidealizowanym i wymyślonym bycie. Marx nawiązał do koncepcji Feuerbacha, ale nawiązał tylko w części, niestety. W znacznej mierze zależało mu na przeforsowaniu własnej koncepcji ideologicznej, stąd sprowadza religię do elementu nadbudowy. Do tej sfery ideologicznej, w której rządzący, posiadający środki produkcji, etc., używają do zniewolenia mas, do trzymania ich w ryzach. Obraz, który posiada może pewne znamiona prawdy. Rzeczywiście religia służy też do tego, ale nie odpowiada nam istotowo na pytanie, nie pozwalając sobie powiedzieć, czym jest religia. Przynajmniej w karykaturalny, zbyt uproszczony sposób to robi. Potem przyszedł wielki kolejny myśliciel XIX wieku, Freud. Freud bardzo religią się interesował. Przyłożył swoją koncepcję id, ego i superego. No wiadomo, gdzie jest umiejscowiona religia w sferze kultury. Niezależnie od genezy religii, stłumienia popędów naturalnych, elementu kultury kontrolnego w stosunku do naszej tej podświadomościowej strefy, Freud określił religię mianem swoistej neurozy zbiorowej, nerwicy zbiorowej. To wydaje się jasne. Natomiast znacznie ciekawsze w koncepcji Freuda jest to, że wyraźnie on nazywał religię stanem dziecinnym ludzkości, stanem infantylnym. I tu widzimy pewną aktualność koncepcji Freuda do dzisiaj. Zwróćmy uwagę, że im bardziej społeczeństwo dojrzałe intelektualnie, ale też materialnie, im wyższy poziom kontroli dane społeczeństwo posiada nad sobą samym. Przeważnie będzie to z wysokim poziomem usług publicznych, z wysoką sprawczością, nie wiem, funkcjonowania różnego rodzaju zorganizowanych form życia społecznego. Tym rola religii będzie coraz mniejsza. Już Harari pisze, nawet tutaj wybiegamy już do Harariego, że porównajmy, nie wiem, Czechy, Holandię, kraje mocno zateizowane z Salwadorem, Hondurasem i z drugiej strony Arabią Saudyjską, krajem Iranem. Te religijne są biedne i brutalne, jak pisze Harari. Natomiast no, akurat dokładnie przeciwnie jest w przypadku Czech czy Holandii. To by potwierdzało tezy Freuda. Religia jako nie tylko zbiorowa histeria, zbiorowa neuroza swoista, ale infantylna forma kulturowa ludzkości. Tej ludzkości, która nie jest sprawcza sama w stosunku do siebie, niewiele kontroluje, niewiele może, to żyje w strachu przed ciemnością, chorobą, śmiercią. W większości tego typu negatywnych zjawisk nie jest w stanie kontrolować. W większym stąd przywołuje religię jako pewien kulturowy fenomen, którym tłumaczy i oswaja swoje strachy. Oczywiście, no jednego nie oswoi. To w przypadku strachu przed śmiercią żaden poziom kontroli, także ten, który spotkamy w przypadku zamożnych, rozwiniętych społeczeństw, no absolutnie ten element nie zostanie usunięty. Śmierć nie zostanie oswojona. To jest pewna słabość tej koncepcji, ale tylko pewna.
Dlatego, że według Freuda religia nie tyle jest stanem infantylnym, kulturowym, który ma chronić przed, czy stanowić remedium na strach przed śmiercią, ale przede wszystkim na strach przed życiem, przed nieobliczalnością życia, przed tym wszystkim, czego nie kontrolujemy. Stąd zrozumiałe będzie, że w wyżej zorganizowanych społeczeństwach religia będzie po prostu zanikać. No i dzisiejsza opowieść. Dzisiejsza opowieść to koncepcja Harariego. Ona wydaje się o tyle ciekawa, że stanowi pewną odpowiedź na to, jak zmienił nasze pojmowanie życia, świata i człowieka ewolucjonizm. Czyli po prostu współczesna koncepcja życia, jeden z filarów współczesnego przyrodoznawstwa. Harari, a też i my w tym wykładzie stoimy twardo na koncepcjach ewolucjonistycznych, koncepcji życia, rozwoju, życia, ewolucji gatunków, ale oczywiście jest to ewolucjonizm w ramach bardzo mocno zdeterminowany dzisiejszymi koncepcjami genetycznymi. Tu jesteśmy blisko Lorenza. No już nie tylko. Religia według Harariego jest opowieścią. Z tego też względu Harari religią nazywa też opowieści, które są na przykład opowieściami ateistycznymi. Tam nie ma Boga jako takiego, nie ma absolutu, nie ma życia wiecznego. Natomiast komponent ideologiczny jest bardzo silny. Ideologiczny, etyczny, wreszcie nawet po prostu aksjologiczny. Religią nazywa Harari tak samo tego typu koncepcje jak komunizm, faszyzm, a też dzisiejszą, będącą wyznacznikiem współczesnego Zachodu, koncepcję praw człowieka, właściwą dla liberalnej demokracji. Jaka jest rola opowieści? Według Harariego, który przecież jest ewolucjonistą, sukces gatunku ludzkiego bierze się z niezwykłej umiejętności współpracy w różnej wielkości grupach. Gatunek ludzki absolutnie zdominował przyrodę. Możemy mówić, mówimy wręcz o antropocenie jako o swoistej erze w rozwoju świata, z tego względu, że ludzie nie tylko się wyżynają, walczą i konkurują, ale także współpracują. Temu chyba nikt nie zaprzeczy. Z tym, że współpraca ta nigdy nie odbywa się na poziomie globalnym. Nie współpracujemy jako ludzkość, zaczynamy w coraz większym stopniu, ale to się dopiero zaczyna. Na razie bardzo marnie z tym jest, to chyba widzimy. Współpraca odbywa się w grupach, mówi Harari. Tą grupą pierwotną dla nas, jako ssaków, jako ludzi, jest oczywiście rodzina, partner, partnerka, czy tam mąż, żona, jak to woli, dzieci, krewni. Tak, to są atomowe, powiązane więzami krwi, naturalne grupy, które współpracują. W obrębie takich grup współpracujemy. Grupy często takie, wspólnoty będą się też zwalczać, konkurować. No, konkurencja też ostatecznie w koncepcjach ewolucjonistycznych będzie prowadzić do wygranej tych silniejszych i lepiej przystosowanych. No tak to wszystko działa. Ale właśnie, ludzkość wypracowała, co podkreśla Harari, unikalną umiejętność współpracy grup znacznie, znacznie większych. Właśnie i co nas, bo jest oczywiste, matka, ojciec, dzieci, przodkowie, krewni w linii bocznej. Tu nas więzy po prostu krwi, wspólnej socjalizacji, wiadomo, to nas grupuje. I pozwala mieć my, nasz ród, oni. Tu wspólnota, tam ewentualnie konkurencja o zasoby i walka. Ale w jaki sposób współpracujemy w obrębie grup znacznych? I tu zaczyna się rola religii. Jeśli te grupy liczą już pewne narody, subregiony, inne zbiorowości, jakoś ulokowane geograficznie, być może grupa staje się grupą zorganizowaną i zintegrowaną dzięki opowieści. Przynajmniej taką opowieścią może być religia, ale może być też pewna ideologia jak nazizm, komunizm, dżuczecha, wszystko jedno, ideologia praw człowieka. Harari wszystkich jest grubsza. Wrócę do tego samego worka, nie rangując ich aksjologicznie. Po prostu zwraca uwagę na nie w aspekcie funkcjonalnym. One tworzą grupę. Tworzą pewne wspólnoty. Tak jak w pewnym wymiarze możemy tworzyć miłość do danego klubu piłkarskiego, w końcu też. Wzajemne napieprzanie się różnych zintegrowanych grup skupionych wokół barw klubowych. No tutaj te grupy skupiać ma religia. Religia jako opowieść. Ona pozwala odróżnić tych wewnątrz grupy jako swoich i tych na zewnątrz grupy jako nieswoich. Tych pierwszych będziemy chronić w stopniu znacznie większym. Z drugimi będziemy się często napieprzać. Może nie zawsze napieprzać, w sumie nie będziemy chronić. Żydzi przykładowo zawsze byli tymi obcymi. No co do diabody, inna opowieść. Byli wyznawcami innej opowieści. Sami zresztą ustawili się na pozycji obcych w stosunku do tego świata. Zauważmy, ich opowieść była na tyle skuteczna, religia, tam religia w przypadku judaizmu,
przenikała wszystkie obszary życia, integrowała społeczność, ostro dzieliła my, nie my, mój, nie mój, swoi, nie swoi. Fantastycznie pozwoliła społeczności żydowskiej przetrwać od wypędzenia przez Hadriana, to zdaje się był Hadrian, po zburzeniu Jerozolimy Żydów, aż do tak naprawdę powstania integracji państwa. Przecież oni przetrwali dzięki swojej opowieści. Samo przetrwanie ludności żydowskiej, żydowskości, narodu żydowskiego, takie niestopienie się, niezlanie z innymi społecznościami, jest doskonałym weryfikatorem tez Harariego. Religię jako opowieść, ideologia jako opowieść, jej podstawowa funkcja. Tworzenie grup, integrowanie grup. Ja wiem, w tej sytuacji, jeżeli przyjmiemy tezy Harariego jako prawdziwe, o prawdziwości religii czy ideologii można mówić w aspekcie prawdziwości funkcjonalnej. Nie będziemy mieć bzdurą, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje, dajmy temu spokój, ale może być. Ta religia będzie wtedy prawdziwsza, która zapewni grupie przetrwanie i ekspansję, a także podbój innych, przetrwanie, ekspansję, sprawną współpracę w obrębie, nieroztopienie się, propagację i istnienia członków tej grupy i, tak jakby to powiedział Dawkins, propagację nie tylko genów, ale i memów. Ta będzie funkcjonalnie prawdziwsza, która będąc atrakcyjna, będzie sprawiać, że przyciąga także członków innych grup. Nasza grupa się wzmacnia, nasza grupa się rozwija, zajmuje coraz więcej zasobów. Z ewolucjonistycznego punktu widzenia ta koncepcja religii wydaje się niesłychanie ciekawa. I nie, nawet jeżeli część autorów będzie pisać o Hararim per autor popularny czy coś takiego, można się tylko żałośnie, z żałością pokiwać głową.